This is the way. Witamy wszystkich. Witam wszystkich. Cześć, dzień dobry, wieczór. Dobry wieczór wszystkim. Dobry wieczór, jeszcze bez kamerki z awatarem, już niedługo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No to dzisiaj w planie mamy zrobić taką analizę, to może trochę za dużo powiedziane, ale w pewnej formie analizę tego, jakie są nasze przemyślenia po 48 godzinach od wypuszczenia z hakiem tych nowych zasad oraz po kilku grach. Mi się udało osobiście zagrać jeszcze jedną grę, poza tą, co zagraliśmy na streamie, także mam dwie doświadczenia. Ale mam też przemyślenia jakieś i nie zawaham się ich wypowiedzieć na głos. No ja jeszcze mam debiut przed sobą. Wczoraj mi niestety rozpadł się internet, a dzisiaj niestety musiałem do pracy. A o czym wy mówicie? Ja ostatnio pracuję praktycznie po 12 godzin, więc przyznam się szczerze, doświadczenia żadnego nie mam. Jedynie obserwowałem, jedynie komentowałem. Mam nadzieję, że w sobotę, w niedzielę w końcu zagram. Okej. Okay. A to jedziemy z tematem. To jedziemy, tak jak Peter mówi. Ogólnie po internecie krąży wiele różnych opinii, trochę opinii bardzo negatywnych, opinii pozytywnych i postaramy się te opinie w jakiś tam sposób z naszej perspektywy zaadresować. Nie będziemy adresować konkretnych opinii, ale będziemy adresować tak naprawdę to, co my uważamy na temat każdego z wprowadzonych elementów. Tak, to ma być nasze zdanie, a nie odnoszenie się do tego, że ktoś gdzieś w internecie napisał. Nie, to jest od nas. I tyle. Dokładnie. My mamy swoje przemyślenia, czytaliśmy te opinie, one na pewno jakoś tam przemyśleliśmy je i trochę wpływają na nasze zdanie i na to, co tu będzie mówione, ale nie będziemy się odnosić do żadnej opinii bezpośrednio, bo naszym zdaniem nie ma to większego sensu. Ale jedziemy. Zanim to zrobimy, ja chciałbym powiedzieć, my jako podcast będziemy unikać i unikamy polityki jak ognia i mieliśmy już dzisiaj małą semantyczną sprzeczkę z Peterem, gdzie się kończy polityka, gdzie się zaczyna barbarzyństwo. Ja osobiście uważam, że to, co dzieje się na Ukrainie, to już nie jest polityka, to jest barbarzyństwo. I chcielibyśmy z naszej strony przekazać, powiedzieć, że nie potępiamy wszystko, co się dzieje, wszystko, co robi Putin. Każde tłumaczenie, które w jakiś sposób tłumaczy to, co tam się dzieje, jest po prostu manipulacją, kłamstwem, oszczerstwem, cokolwiek. I chcielibyśmy w ramach solidarności z naszymi tak naprawdę kolegami z Ukrainy oraz z ludźmi, którzy od życia oczekują to samo, co my. Czyli oczekują tego, że będą mogli żyć, rozwijać się i budować dobrobyt razem z przyszłością dla ludzkości jako gatunku. To zostało zaburzone przez to, że nie wszyscy ludzie mają równo pod sufitem. Generalnie jako grupa Solidar żyjemy się z Ukrainą i jesteśmy z nimi. Nie wiem, czy czekacie na mnie, mam to samo zdanie. Właśnie, no... Nie, po prostu wy nie słyszycie to, co ja. No, leciała muzyka i na streamie było słychać muzykę. Fragment nie. Ludowej piosenki powinno być słychać. Nie było słychać. Okej. Okay. Spróbujmy. To mamy przy... To... A, dobra, było słychać. To ja nie słyszałem. To czego? A, już myślałem, że checkbox problemy techniczne mamy odfajkowane, ale jeszcze czekamy na takowe w takim razie. Było słychać, piszą. Ja za późno się odmiutowałem. Było słychać tylko ten. Support tu mnie wkręca.
Tyle lat w branży człowiek się nie nauczył, że technicznego to co, 3 razy zapytać, a później zapytać jeszcze po raz 4, zanim się uwierzy. Też pani kierowniczko, ja cały czas palę. Dobrze. No to teraz przejdźmy do meritum. Zacznijmy może od największej bomby na samym początku, czyli od tego, na co jest najwięcej narzekania. Najwięcej narzekania jest na nowy sposób budowania składów i rozpisek. Ja jeszcze też pragnę zaznaczyć, że to zdanie jest, to jest nasze subiektywne zdanie, nie podparte jakąś analizą matematyczną, ani analizą, nie wiem, wynikającą z tego, jacy to my nie jesteśmy zajebiści i ile turniejów żeśmy nie wygrali. Tylko po prostu jako graczy, którzy lubią pograć w tą grę i chcą, żeby ona się rozwijała. To tak, ogólnie ten system, jak każdy system budowania i wyceniania punktów, nie będzie systemem idealnym. Każdy z tych systemów będzie miał jakieś minusy, plusy. Moje zdanie osobiste, nie wiem, czy tutaj się ze mną koledzy z podcastu zgodzą, jest taki, że ten system, mimo że ma plusy i że ma swoje minusy, o których powiemy później, robi jedną rzecz. Stara się adresować pewien problem, który miał X-Wing. X-Wing w postaci takiej, że do statków po pewnym czasie przyklejały się tak zwane najbardziej optymalne buildy, których się ewentualnie odcinało, czy dorzucało jeden, dwupunktowe olepszenia, tylko dlatego, żeby wchodziły do rozpiski. Generalnie rzecz biorąc, bo to jest zarzut, który się pojawia, że teraz będzie jeden optymalny build, jeden, dwa buildy. Generalnie to było cały czas dosyć w X-Wingu, bo w ilu złożeniach grał Vader? Afterburners, FCS. Od święta ktoś coś inaczej złożył, ale był to prawilny build. Suntir z Predatorem. Rey, no to też Corsella, Finn, Rose. No, tak naprawdę, jakbyś widziałeś statek i widziałeś, co na nim jest. Jeszcze od siebie dodam, że słuchałem dzisiaj podcastu Fly Better, gdzie był wywiad z devami i zdążyłem przesłuchać tylko tą część właśnie a propos tej zmiany podejścia do budowania rozpisek. I oni tam też taką swoją ocenę przymycili, że i to się pokrywa z tym, jak mieliśmy odcinek o budowaniu rozpisek, ja w którymś momencie powiedziałem, że ja zawsze sprawdzam, czy jak nie wyrąbię jakichś takich upgrade'ów, które nie są absolutnie niezbędne dla rozpiski, czy przypadkiem mi się dodatkowy statek nie zmieści, bo zawsze wolę dodatkowy statek niż upgrade'y. I oni mówili, że dla nich i zdawali sobie sprawę, że po prostu w X-Wingu się opłaca mieć więcej statków. W 2.0 opłacało się mieć, generalnie opłacało się mieć więcej statków. Oczywiście są battleshipy i tak dalej, ale generalnie to się opłacało mnożyć po prostu statki. No, a to by się jeszcze pogłębiło w momencie, kiedy są obiektywy. W związku z czym musieli coś z tym zrobić, a poza tym dla nich to jest słaba opcja, że wymyślają upgrade'y, projektują te upgrade'y, a potem i tak ich nikt nie chce używać, bo lepiej mieć statek. W związku z czym też, jakbym był takim devem, też bym szukał systemu, żeby ludzie używali 80% moich kart niż 30% moich kart. I uważam, że to też jest duża przyczyna, dlaczego przeszli na ten system. Ale tak, to był taki wtrąd, żeby się pochwalić, że coś odrobiłem zadanie domowe i się przygotowałem słuchając innych. No. Wow. Wow. Ja tu się chciałbym jeszcze dodać. Te scenariusze moim zdaniem spowodują też, że i sposób budowania, ten nowy sposób budowania rozpiski też spowoduje tak naprawdę dodatkową kombinację. Ja na przykład zauważyłem przez te kilka gier, że ja na przykład wymieniam różne rodzaje torped i innych upgrade'ów w zależności, żeby stweakować rozpiskę pod akurat styl albo wymyślony engagement, wymyślony setup i wymyślony sposób na zagranie gry.
co w przypadku, kiedy mieliśmy punkty, kończyło się zazwyczaj tym, że wiedziałem, że na danym statku, żeby dany statek działał dla mnie, niekoniecznie to był najoptymalniejszy build, ale build, którym ja najbardziej lubię latać, albo build, który w moim zamyśle rozpiski sprawdzałby się najlepiej, zawsze musiałem obcinać pewne rzeczy, których nie brałem, a wiedziałem, że na pewne paringi będą te rzeczy potrzebne. A tutaj jestem w stanie to zrobić. W ramach tych punktów, które dostaję i slotów. To ciekawe, bo miałem dzisiaj iść potestować na żywo, ale trochę nie pykło. I złożyłem sobie rozpiskę i tak mówię, a wezmę jako drugą rozpiskę sobie Anakina w N1, bo to może być fajne pod scenariusze. I tak, teraz mając tyle punktów, pierwszy pomysł, co pakujesz Anakina, no pakujesz mu torpedę. Ale sprzedajesz torpedę z podwójnym modem na easy. I jeszcze masz moda obronnego. No ale ja mówię, pod obiektywy może nie wpakuję mu torpedy, tylko ja mu może wpakuję takie fajne rzeczy jak collision detektor, Q7 droid, żeby się beczkować, kiedy on może przed tym ruchem. I mówię, może w ten sposób. I generalnie już na poziomie samego takiego prostego statku jak Anakin widać, że można pokombinować w zależności od tego, do czego chcesz go używać, ten statek. I mnie się pomysł z loadoutami podoba. Wydaje mi się, że one są spoko wycenione. Jedyna uwaga do punktów moja to jest taka, że troszkę za mały limit i mogą być problemy z balansem. To, co ludzie mówią, że kurczę, ale generyk kosztuje tyle, co imienny czy coś. Nie ma żadnej tej różnicy. Jest w tym pewna racja, choć jest mocne przesunięcie w kierunku imiennych pilotów. Myślę, że jeżeli ten manewr, jak był przejście z 1.0 do 2.0 i podniesienie ze 100 do 200 punktów, mógłby się tutaj też ciekawie sprawdzić i wtedy mielibyśmy 40 punktów, przy czym za każdą misję dostawalibyśmy 2 punkty. Więc ich generalny zamysł się nie zmienia. Zmienia się troszeczkę ta przestrzeń balansowa. To jest jedyne moje zdanie, jeżeli chodzi o punkty. Pomysł na loadouty mi się podoba. W końcu będzie można latać fajnie wypasionym statkiem, a nie bo coś tam jest nieoptymalne. No. Kolejna rzecz, którą pragnę dodać. I tutaj zainspirowałem się trochę pytaniem od pana Dubois, który zasugerował, ciekawe czy scenariusze będą sezonowe. Jeśli scenariusze będą faktycznie sezonowe, będą rotowały, wchodziły, wychodziły na przykład, typu, że nie wiem, mamy teraz 4, pojawi się w końcu 6, 8, ale wszyscy będą wiedzieli, że na przykład na tych Open Series, na tym pad, na tej ścieżce dworców, będą grane tylko 4 konkretne. To mając poszczególną rozpiskę z poszczególnymi statkami, mając te loadouty, będziesz w stanie latać dalej swoim ulubionym zestawem statków, a tweakować to pod nowe scenariusze. To jest też ciekawym rozwiązaniem. Zgodzę się z tobą, Peter, że ta skala 0.20 może nie jest najgrabniej, najlepiej dobraną skalą, ale z drugiej strony zobaczmy, jak to było między 1.0 i 2.0. 1.0 miało skalę 0.100, która okazała się za mała. Przeszliśmy do skali dwa razy większej, gdzie było sądzone, że to rozwiąże problemy, ale pewnych problemów nadal nie rozwiązało. Tak? Pozostał bit, zostały pewne inne mechaniki i pewnych rzeczy się nie widywało za bardzo na stole, dlatego że albo nie były optymalne, albo po prostu powodowały, że jakiś statek nie wchodził, tak? I umówmy się, to, że to zrobienie ich za darmo to też nie jest opcja, ale umówmy się to, że nie wiem, jeden statek dodatkowo ma, władujemy na TIE Fightera dodatkowo jonówki, na przykład jednego imiennego, to nie zagnie rozpiski, nie zagnie całego sposobu, że tak powiem, grania, a z drugiej strony spowoduje, że taka rozpiska typu TIE Swarm dostaje ciekawy toolbox i nagle na przykład dostawanie, tak jak na przykład jest Night Beast dostaje po niebieskim manerze oko, jeśli ten pilot konkretny w loadoucie zyskuje rakiety i punkty na to, to staje się nagle TIE Fighterem, który nabiera sensu. Dużo większego sensu niż miał kiedyś. Tak?
Jeszcze mam a propos tych samych punktów. To mi akurat ta granularność do 20 się absurdalnie podoba, bo dzięki temu mają narzędzie, żeby sprawić, że na tą chwilę na przykład swarmową frakcjami są tylko te, co chcą, żeby były swarmowe, czyli sepki i imperium, bo jako, one jako jedyne mają generyki za dwa punkty. A cała reszta, i oni to mówili w tym wywiadzie, w całej reszcie szybko zobaczyli, że w każdej frakcji musi być statek za dwa punkty, żeby był filerem. Mieli dużo zabawy wybierając, który z tych statków w każdej frakcji będzie takim filerem, ale stwierdzili, że tak, musi być statek za dwa punkty w każdej frakcji, ale tylko w tych, co chcieli, żeby miały to faction identity, o którym FFG, jak robiło 2.0, lubiło tak w tych wszystkich swoich artykułach tak wiele pisać, to teraz mają kolejne narzędzie do budowania tego, bo mogą po prostu stwierdzić, ok, te dwie frakcje są im swarmowe, im dajemy generyki za dwa punkty i z tym, co z tym zrobicie, to i można złożyć w Imperium Suntira za 6 punktów i dopchać 7 Black Squadron coś tam pilotami, czy jak oni się nazywają, te generyki tam i masz Obsidian. 8 obsidianami, tak. Nigdy ich nie używałem, więc nie poza albo akademiec, albo akademiec. Ale wiecie, o co chodzi. I masz 8 statków i ten. I masz ten archetyp Swarm z Asem. W First Orderze to już nie jest możliwe. Bo jak wezmę typa za 6 punktów, to już mniej tych TIE Fighterów mi się mieści. Dobrze. To może jeszcze Indar dodaj przynajmniej ze 2 zdania od siebie, bo to taki poruszający temat. Wiem, mam cię nie męczyć, ale dwa dodaj albo 3, albo 4. Ja przede wszystkim uważam, że odnoszę wrażenie, że AMG stwierdziło, że robimy nową edycję, ale mimo wszystko w dalszym ciągu wydaje mi się, że traktują nas albo inaczej, że robią operację na żywym organizmie. Poszli w dobrym kierunku, aczkolwiek wydaje mi się, że najbliższe miesiące będą przeznaczone tak naprawdę na sprawdzanie, jak to wszystko się sprawdza. Przepraszam, masło maślane. Na obserwację, jak to wszystko się sprawdza, tak? Czyli przed nami kolejny turniej. Zobaczymy. Chociaż ja tutaj się zgodzę z Kwanem, z Peterem, że te 20 punktów odnoszę wrażenie, że troszeczkę to jest mało na to, żeby poprawnie balansować. Bo to jest ten główny taki zarzut, z którym faktycznie można się spotkać, że wiele statków ma tą samą ilość punktów, przy czym mają różnicę w loadoutach, w różnicę w PS-ach. I tutaj faktycznie może się robić pytanie na przykład, dlaczego, po co mam brać statek w koście generalnie 5 punktów, generyka, z niskim PS-em, skoro za tą samą ilość punktów mogę wziąć statek, który ma wyższy PS i jakoś tam umiejkę. Brakuje mi troszeczkę tej różnorodności, ale wiesz, może ja czegoś nie zauważam. Wiesz, bo dzięki temu wymuszają różnorodność rozpisek. Że bardzo często ludzie dochodzili do wniosku, że biorą najlepszego pilota ze statku i będziesz latał różnymi pilotami, a nie, że po prostu wybierasz najbardziej opłacalnego generyka i naciskasz w builderze copy, aż ci się skończą punkty, a potem szukasz filera. Teraz nie ma takiej... Oni nie chcieli, żeby latali bohaterowie. Indar, ja tylko delikatnie powiem tak. Chcesz grać w grę Star Warsową, gdzie jest Luke Skywalker, Darth Vader, Anakin, Obi-Wan i Kylo Ren? Czy chcesz grać w grę, gdzie są jakieś statki, których musisz mocno pogrzebać w lorze, jak nie jesteś aż tak wielkim fanem? I tak do końca nie wiesz, bo ja osobiście mnie cieszy, jak ja widzę X-Winga, cieszy, jak jest TIE Interceptor, tam gdy nie będzie. Ale że są statki, które widziałem na filmie. Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie, natomiast staram się sobie jakoś wytłumaczyć powód właśnie narzekania tych ludzi, tak? Więc trochę w obecnej chwili jestem w stanie zrozumieć, natomiast mówię, jest to tylko i wyłącznie to, że szukam jakiegoś takiego powodu, dlaczego ludzie głównie narzekają, tak? Ale ja jestem nastawiony, mówię, tak jak powiedziałem, jestem nastawiony pozytywnie, tylko chcę poczekać na to, aż oni wszyscy dopracują dokładnie te zasady, tak? Ja tak. Tu chciałbym jeszcze dodać od siebie jeden taki komentarz a propos tego, co
Treju mówił. I mi się wydaje, to się zgadza. Dlatego, że na przykład w samym Imperium akademiec jest droższy. Dlaczego? Jest taki scenariusz jak Tau, gdzie kto pierwszy podleci, zabiera ze sobą ten, no, taki coś, co daje punkty, tak? Tam jakieś satelity, cokolwiek oni tam napisali, jakieś krejty. Nie ma znaczenia w tym momencie. No i w tym momencie posiadanie statków niższej inicjatywie bardzo pomaga. Ja grałem ten scenariusz już dwa razy i za każdym razem, jak spotkałem statki o wysokiej inicjatywie, same wysokie inicjatywy, to się cieszyłem, bo ja mu po prostu podkradłem i on musiał mnie gonić i starać się mi wlepić te kryty. To nie jest takie proste, wbrew pozorom. Absolutnie mam to samo zdanie po tym scenariuszu, że to było tak, że byłem, stwierdziłem, że błogosławieństwem był w mojej rozpie Rivas na przykład, nie? Że to, kurde, jak znalazł. Do tego scenariusza wyśmienity statek, lata pierwszy i zdąży to zarąbać. W związku z czym przynajmniej wiem, że przeciwnik w tej turze tego nie będzie miał. Teraz popatrzcie, tu się przydaje INI 1 do tego scenariuszu, a do tego, który wyście grali, przydaje się wyższa inicjatywa, bo podlecisz. I co z tego, że zająłeś już tą satelitę? Tak, jak ja ci ją odbijam? I kurczę, jeżeli ja jeszcze na przykład mam forsa, to stary, masz problem. Dobra, lećmy dalej, Kwanu. Okej. Okay. Dobra, to jak skończyliśmy omawiać sposób budowania spiski i skalę punktową, to teraz pomówmy trochę na temat samych misji. Okej, okay, może teraz ty, Treju, bo ja za dużo gadam. No ja z misji zagrałem dwie. Na szczęście dwie inne niż ten standardowy dogfight z tiebreakerem na środku. Jedną tą zagraliśmy razem, więc się skupię na tej drugiej, czyli właśnie o ciąganiu skrzynek po kosmosie. I moje pierwsze odczucie było takie, że ja musiałem się skupić mocno, żeby ogarnąć, jak to się ciąga, jak to się traci, jak to się wystawia. Mam wrażenie, że źle zagraliśmy, jak to się wystawia po straceniu. Zagraliśmy, że nie ten gracz, co trzeba wystawiał, powinien przeciwny, ale graliśmy cały czas konsekwentnie w jedną stronę, w sensie konsekwentnie, w związku z czym jakby było to fair, uważam, bo obaj chyba dwa razy straciliśmy. Natomiast ten scenariusz premiował zupełnie inne, to jest to, co Peter już zwrócił uwagę, że on premiował zupełnie inne jakby PS-y i sposób podchodzenia do tych obiektywów, bo tam po prostu trzeba było ukraść je przed przeciwnikiem, a w tym scenariuszu, gdzie te obiektywy się po prostu zaklepuje, to trzeba było być ostatnim, który je zaklepie. Więc wydaje mi się, że nie wiem, może jeszcze nie ogarnąłem, ale wydaje mi się, że te znaczniki będą kończyły dokładnie w tych samych miejscach zazwyczaj. Że tam jest po prostu jeden znacznik, ten co się ustawia bliżej siebie, to się ustawia jak najbliżej siebie i ten co się ustawia po stronie przeciwnika, nadal się ustawia bliżej siebie. Bardzo mam wrażenie, że bardzo łatwo przewidzieć, gdzie te znaczniki skończą, nie? I będzie łatwo przewidzieć optymalne położenie skał i przeszkód. No to tam już z Kwanem udowodniliśmy, że to nie jest takie wcale oczywiste, bo myśmy doszli do tego samego ustawienia z dwóch przeciwnych stron, jakby rozkminę, ale przynajmniej można eliminować punkty, gdzie są skały, nie? Ja wam powiem, że z mojego doświadczenia, bo zagrałem tych gier troszkę więcej, to rozstawienie skał nie jest wcale takie oczywiste. I w zależności od tego, co chcesz osiągnąć. Dlatego tak naprawdę to na pewno tura zerowa i setup zyskał bardzo na znaczeniu. W stosunku na do maksa. Tego, co było. Na maksa. Generalnie jest fajne jest to, że jest różnorodność misji i premium okej, jest klasyczny dogfight, bo przejęcie tego jednego punkta wokół tej satelity nie jest aż tak istotne w tym scenariuszu. Ale jest misja, gdzie musisz mieć w odpowiednim miejscu przewagę statków.
Tak, masz misję, w której są dwie misje, gdzie potrzebujesz akcję. Jedna polega na tym, że coś zajmujesz i możesz lecieć, zajmować kolejne albo się tłuc, albo jest druga, gdzie zajmujesz i jeszcze to musisz obronić. Więc też one się różnią. I teraz trzeba zbudować na tyle wydajną rozpiskę, żeby była wydajna w akcjach do podejmowania tego, odpowiednie inicjatywy do tego jeszcze miała, bo nie można na przykład z koordynacji zajmować, więc to też jest utrudnienie. I sama ta podejście do budowy rozpisek już nie jest takie i mało rozpisek można bezczelnie przetransferować z tego, co grałeś dotąd w 2.0. Moim zdaniem trzeba mocno pomyśleć. Ja zagrałem wczoraj na taką sałatkę skamową na tych inicjatywach 4 przeniesioną na te współczesne realia, że tak to określę. Czyli tam był Bosk, ten Fang z inicjatywą 4, co za ładunek z torpy odejmuje zieloną kostkę, Genesis Red i koordynator w Escapecraftie na inicjatywie 4, nie pamiętam, który to tam jest. Lando chyba. Lando. No. I tam było więcej tych zabawek ze względu na loadouty, nie? Ta lista nie działa. Z mojej perspektywy ona na obiektywy nie działa. Po prostu to jest lista, która lubi być klocem. Ten Bosk, jak dobrze się ustawi asteroidy, to albo coś zabije, ale w walce o obiektywy się w ogóle nie liczy. W związku z czym no, takie przenoszenie 1-1 to może być, może się komuś trafi, że jego rozpiska jest wspaniała, ale to może być takie pułapką. Natomiast jeszcze wracając do tury zero, to ja po swoich dwóch grach doszedłem do wniosku, że jedną z rzeczy, którą chcę przetestować i to szybciej niż później, to jest Commander Pyre we First Order, której nigdy do tej pory poważnie nie rozważałem. Dla tych, co nie znają, to przypomnienie, to jest taka załogant First Order Only, który w setupie daje wybranemu statkowi przeciwnika dwa stresy. Bo teraz w tej przegraniu na obiektywy, to jest rush na obiektywy najczęściej. Przynajmniej ja miałem tak w tych dwóch grach. Nie wiem, Kwan, jak u ciebie, to bo ty więcej zagrałeś, wyglądało. Ale u mnie to w tych misjach z pięcioma obiektywami to był po prostu rush, żeby skorować jak najszybciej i już zbierać punkty. A ona to bardzo utrudnia. I nagle jej wartość zrobiła się dla mnie trzy razy większa przy tych zasadach, które jest zero. Się to znaczy przy tym znaczeniu tury zero, o, to no chciałem tak, powiedzieć. Mieliśmy często rush na obiektywy, ale nie zawsze. Jedną grę przegrałem przez to, zrobiłem rush na obiektywy i się wpakowałem pod bunkier, który mimo, że to była Rey, ją bardzo szybko poskładał. Tak? Więc to nie jest takie oczywiste moim zdaniem, ale no ta załogantka jest fajna, a poza tym no, ona ma dość wysoki koszt, jak na razie, bo ten musisz wziąć jakiś crew carrier, który będzie dużym statkiem, będzie albo zajmował dużo punktów, albo trochę nie będziesz taki mobilny, tak? Więc może być pod górkę z niektórymi obiektywami. Ja tu chciałem odpowiedzieć Michael Misza. Ja zakładam osobiście, że dojdzie więcej misji. Dostaliśmy misje startowe, podejrzewam, że już nawet mają, tylko jeszcze testują i będą nam wrzucać. Myślę, że w jakichś większych zmianach po prostu będą dorzucać. Ja na pewno tak jak pisałem tam w odpowiedzi też, że ja się spodziewałem, że na przykład na Worldsy może być specjalna misja, bo to albo coś takiego, a wiemy, że Worldsy będą, bo ogłosili turniej droga do Worldsów, jakkolwiek oni to na Adepticonie, w związku z czym spodziewałem się, że Worldsy będą. I bo to też jest taki fajny bonus dla reszty graczy, że oni mogą wrzucić ten i żeby każdy się poczuł na miastkę Worldsów, nie? Bo oni lubią takie gesty pod publiczkę, że tutaj specjalny ten scenariusz dla Worldsów macie i testujcie wszyscy, jakbyście sobie poradzili coś tam. Tak, dokładnie, zgadzam się z Oskarem. Jedna lista na turniej będzie to, że nie będziesz mógł, a na tą misję mam tą rozpiskę, a na tą mam tą. Nie, będzie trzeba bardzo mocno pokminić, żeby twoja rozpiska działała w czterech misjach, czyli była wydajna akcjowo, mogła zajmować obiektywy przewagą z twoich statków i jeszcze się dobrze tłukła. Powiem szczerze, że mam pomysł, ale generalnie nie jest to łatwe do zrobienia, żeby we wszystkich, powiedziałbym, tych trzech elementach była dobra. Ale
A propos tego pytania, to ja mam jeszcze taką refleksję, że mała granulacja, czyli takie punkty 20, a nie na przykład 40 na statki, ma ten plus, że o wiele łatwiej ogarnąć side decki. Bo możesz powiedzieć, że masz side deck 3 punkty. I że statek, możesz jeden statek z rozpiski za 3 punkty wyciągnąć i inny za 3 punkty włożyć. Albo robisz i ten... taka mała granulacja pomaga w ogarnięciu side decków. Jeśli kiedyś by mieli pomysł, żeby iść w tą stronę. Jest na to przestrzeń. Tak, zrobili sobie przestrzeń na coś takiego, jakby mieli jakieś zapędy, nie? Jeszcze kolejna rzecz, ty możesz to robić też na poziomie loadoutów. To jest kolejna sprawa, tak. Możesz to robić na poziomie osobno apów i statków, więc to daje im naprawdę bardzo duże możliwości, moim zdaniem. Tak. Indars, podsumuj nas krótko. Podsumuję was krótko. Na chwilę obecną mamy 4 misje. Wydaje mi się, że pójście w misję jest dobrym kierunkiem. Mimo że ludzie narzekają na to, że brakuje im tego dogfightu, to wszyscy mówiliśmy o tym, że brak zmian to jest stanie w miejsce. Mamy zmienione tak naprawdę praktycznie wszystko, czyli de facto rozwijamy się, tak? To, co wprowadzi AMG, co wprowadziło, to praktycznie spowodowało, że wszystkiego uczymy się, można powiedzieć, od nowa. Zobaczmy, dajmy im szansę, dajmy im czas. Natomiast powiem jeszcze jedną rzecz a propos właśnie tego, a propos turniejów z misjami. Powiem wam szczerze, mi się wydaje, na pewno tych misji będzie więcej, ale mi się wydaje, że najlepszym rozwiązaniem według mnie by było, żeby misje najzwyczajniej w świecie były losowane. Nie wybierane, nie jakaś pula, tylko konkretnie losowane, tak, żeby to spowodowało, że gracz nie był w stanie w 100%, znając na przykład kolejność misji, że najpierw gramy jedną, drugą, trzecią, w pewnym sensie można to jakoś tam opanować, że o, zobaczymy, będę grał drugą na przykład misję, przygotuję się bardziej na drugą grę. Wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem byłoby klasyczne losowanie misji. Ja się delikatnie nie zgodzę z tobą, bo mi się pomysł wybierania misji do tego i znajomość tego podoba. Dlaczego? Bo jeżeli ja się przygotuję na drugą grę, tak, bo tam będzie misja, która mi bardziej pasi, i co, w topie pierwszą? Czy może jednak nie? A potem, wiesz co, dla mnie to nie ma znaczenia. Jeżeli, może być losowanie misji, że w tej, ale byleby pod kątem, że na turnieju będą grane faktycznie każda z tych misji, jak będą przynajmniej 4 rundy, albo 3 z 4. Żebyś jednak musiał mieć rozpiskę pod każdą rundę, a sajdowanie się, że w tej rundzie zagram z tym. Naprawdę. Nie no, Oskar, faktycznie. Ale coś jest z tym, co Indar mówi dla mnie. Teraz jak nigdy nie o tym wcześniej nie pomyślałem, ale ja jako organizator nigdy w życiu bym nie zrobił misji tej klasycznej, najbardziej klasycznej, dogfightowej jako pierwszej. Zawsze to by musiała być inna niż pierwsza, w sensie w którejś z następnych rund. Bo możesz sobie, jeśli masz 4 rundy Swissa albo mniej i wiesz, że po pierwszej misji grasz tylko na 5 obiektywów w różnych konfiguracjach, to możesz przyjąć założenie, że albo robisz, liczysz na farta, że po prostu outskillujesz przeciwnika i nie ma znaczenia, że masz rozpiskę skonstruowaną na obiektywy i jakoś to tam wylatasz, albo po prostu robisz atak z warzywniaka na topy. W związku z czym zgodzę się, że jest coś w tym, że kolejność misji może wpływać na wyniki, ale to są marginalne sprawy. Zresztą wydaje mi się, że w turniejach 40 też kill point nigdy nie były pierwsze. No nie, to był taki odpowiednik. Nie było, ale to ale... w turniejach 40, przepraszam, bo wejdę słowo, miałeś ustawione w sensie, że konkretnie były te misje, czy było coś takiego jak losowanie konkretnie? Nie, było ustawione misje i kolejność. W sensie nawet nie, że pula, tylko że pierwszą grę w sobotę gramy misję A, w drugą grę gramy misję B, trzecią C. Wiedziałeś o tym 3 miesiące wcześniej. W sensie od ogłoszenia regulaminu turnieju. Dokładnie. Wiesz co, jeśli miałoby dojść do losowania, dla mnie osobiście, to ja bym chciał, żeby to losowanie było robione na takiej zasadzie, że misja, która zostaje wylosowana, wypada z puli. Tak? I
Mam Nie, to mam... musi tak być, że tak. nie było sytuacji duplikatów, absolutnie to jest... Tak, ale poza tym z tym losowaniem myśli też mam jeden problem, bo zostaje problem piątej misji. Jeśli gramy na przykład 4 misje, mamy 5 gier. Standardowo turniej Xwinga ma 5-6 gier. To teraz, jeśli będziesz losował tą ostatnią jeszcze raz albo ten, to bardzo wpłynie na metę. Tu w tym momencie trochę zakrzywiasz wyniki, tak? Bo załóżmy, że masz, wiesz, zrobiłeś to 4-1, zrobiłeś to, nie wiem, 3-1, potrzebujesz 4-1, żeby wejść. No i teraz czekasz na ten rzut kością. I od tego rzutu kością tak naprawdę zależy, czy w kolejnej grze masz bardzo pod górkę, tak? Okej, w porządku. Natomiast ewidentnie na podstawie tego, co mówimy, wynika moim zdaniem jasno, że tych misji będzie zdecydowanie więcej, tak? Bo czym są te 4 misje? To jest tylko i wyłącznie... To jest pokazanie tego, zobaczcie, mamy misję, będziemy grali na misję i nie dam sobie ręki uciąć, bo szkoda mi ręki, natomiast raczej pewne jest to, że tych misji będzie zdecydowanie więcej. Oj tam, graliśmy jedną misję przez ile lat i AMG wprowadziło trzy nowe misje i zmodyfikowało tą jedną i jest ola Boga, w tą grę nie da się grać. Dobra, przejdźmy może dalej. Okej. No to z takich konkretnych rzeczy, no to jeszcze w zasadzie, jeśli chodzi o analizę i nasze przemyślenia po 48 godzinach, to ja z mojej strony to chyba wszystko. Reju, chciałbyś coś dodać jeszcze? O czym nie mówiliśmy? Nie słychać cię. Trej się zmiotował? Nie. A Peter, ty nie masz kamerki, przestała ci działać. No wiem, pisałem ci. A, okej. Okay. Dobra. Wiesz, no nie. Wydaje mi się, że wszystko, co... Komu wypadło coś? Treja totalnie wywaliło. Ja próbuję zresetować wam moją kamerkę, ale coś słabo idzie. No coś. Czyli co? Już podsumowanie robisz tego, co najważniejsze. Nie, robię podsumowanie analizy, a do ogłoszeń przyjdziemy za chwilę. Tak. No, to generalnie. To może ja zrobię tak. Mam do pewnych pojedynczych zasad pewne zastrzeżenia. No ale wiadomo, nigdy wszystkim nie dogodzisz, robiąc takie kwestie, tak? Nigdy to się nie uda. Ale jeżeli weźmiemy cały zbiór zasad i weźmiemy, że jest coś, co się troszkę nie podoba i weźmiesz coś, co się bardzo podoba, typu nowe zasady skał i zrównoważysz to, to mi wychodzi całkiem fajny balans, a nawet idzie to w kierunku, wow, mi się podobają te zmiany, to poszło w dobrym kierunku i już o tym mówiłem. W poprzednich naszych podcastach było to omawiane jeszcze przed wprowadzeniem zasad. Co do nowego zasad budowania rozpisek, na pierwsze wrażenia było naprawdę, wow, to jest ciekawe. Ja muszę teraz inaczej pomyśleć nad tym i pewne... Generalnie moje rozpiski, z którymi ostatnio grałem, niezbyt ucierpiały, ale widzę, że muszę teraz pomyśleć inaczej, bo muszę mieć rozpiskę na wszystkie 4 scenariusze. Jedną uniwersalną, tak przynajmniej zakładam. Co już nie jest takie oczywiste. Więc jest dosyć to dla mnie intrygujące. A druga sprawa, jaka się pojawia, to teraz będą musiały rozpiski inaczej latać. Same scenariusze byłem jestem z powrotem na wizji. Byłem sceptyczny, ale kurczę, spróbuję już niedługo i myślę, że i na razie mi się to na papierze podoba. Mnie się podobają loadouty. W końcu nie będzie kombinowania, że w sumie Luke z torpedą i R2-D2 to jest bez sensu, bo on nagle kosztuje tyle punktów. Nie, on kosztuje 6 i pakujesz. Jest tak, jak być powinno. I teraz pytanie, czy będzie dobrze działał. Ja liczę na to bardzo, że tak. Wiadomo, że Imperium, ale Luke'em zawsze chętnie pogram. Po tyle ode mnie. Indar, podsumowanie od ciebie? Podsumowanie, tak. Druga edycja wyszła
we wrześniu, październiku 2018 roku, tak? Mamy już trochę czasu, gra w pewnym momencie stanęła w miejscu. I pamiętajmy, że to, co się nie rozwija, można powiedzieć, że się cofa. Dobrze, wyszły nowe zasady. Myślę, że to krok w dobrym kierunku, ponieważ gra musi się rozwijać. Musi mieć kolejne zmiany zasad, musi mieć zmiany punktowania. I właśnie ten layout walu. Zwróć uwagę, wszyscy myślą na chwilę obecną, że tak, o kurde, blade, zobaczcie, mam 25 punktów, mogę władować wszystko, co się da. I to jest właśnie bardzo, moim zdaniem, zgodzę się z Piotrem, że bardzo mylne myślenie, ponieważ nie każda, moim zdaniem, nie każde złożenie faktycznie będzie optymalne, patrząc na misję, tak? A tych misji podejrzewam, że będzie mi możliwe więcej, nie? Dlatego też uważam osobiście, że nie będzie czegoś takiego, jak jedna tak naprawdę słuszna konfiguracja danego statku. Także nie wiem, ja może jestem hura optymistą, może, nie wiem, faktycznie jestem w tym X-Wingu jakoś, nie wiem, zakochany, ale uważam, że idziemy w dobrym kierunku. Ej, wrócił. Słuchać mnie teraz? Na pięć. Okej. Coś z moim netem przestało przez moment działać. Przepraszam za to. Znaczy, no. Czynniki wyższe. Czy my już jesteśmy po podsumowaniach przed grą? Nie. Twoja kolej. Na podsumowanie? Okej, okay. Ja jestem zachwycony tą grą na tą chwilę. Bardzo mi się podoba kierunek zmian. Cieszę się, że są zmiany. Ten kierunek mi się podoba i nie mogę się doczekać, żeby grać więcej. A to jest moje podsumowanie. To bardzo ciekawe padło ze strony pytanie ze strony Molfara. Czy jest coś, co wam się nie podoba w tych zmianach? Czy jesteśmy over the moon? Co nam się nie podoba w tych zmianach? Czy jest coś takiego? Było, ale nie mogę sobie przypomnieć. Mnie się pewne drobiazgi nie podobają. Ja mam... Ja się boję, że może być taki efekt jeszcze bardziej. Generalnie w X-Wingu miałem wrażenie, że jest taki efekt taki kuli śnieżnej, że w którymś momencie gra się jednemu graczowi wymyka spod kontroli, że coś tam ważnego traci i by się. Ten efekt kuli śniegowej może się po prostu pogłębiać, że jedno głupie strącenie statku będzie sprawiało, że jest problem, nie? Ale no tyle. Nie wiem, czy mi się coś nie podoba na tą chwilę. Jestem taki, mi się zawsze X-Wing podobał. Nawet końcówka 1-0 była ciulowa, ale ja i tak z uśmiechem na twarzy jechałem na turnieje. Jak my wszyscy. No to jeszcze ale... ty, Kwanu, podsumuj. Ja szukam, co mi się nie podoba. Mam chyba lekkie zastrzeżenia do Forsa, że może modyfikować w 0. Znowu będzie lekko silniejszy. A ja tam się cieszę, że zostało. Poza tym były jakieś tam plany, plotki, że Forsa również mają zlikwidować. O. Ale akurat to byłby krok w bardzo złym kierunku, likwidacja Forsa. Force jednak jest czymś mocnym, dobrym i wydaje mi się, że modyfikacja w 0 przy możliwości Forsa. Nie, moim zdaniem to jest akurat dobre rozwiązanie. Deficyt mi się średnio podoba, że złożysz za 19 punktów i jesteś punkt w plecy. To tak nie do końca do mnie przemawia, bo nie masz korzyści z rozpiski 19-punktowej, jesteś za to karany. Rozumiem, że oni tak chcieli, ale to jest takie, że no może niekoniecznie, tak, że to może ograniczać troszkę. Ale wydaje mi się, że to było spowodowane faktycznie tym, że nie wiem, na ile oni zwrócili uwagę na problemy, na przykład z pewnymi rozpiskami dwustatkowymi. Myślę, że to mogło być spowodowane właśnie tym, żeby spowodować, że pewne rozpiski nie będą w stanie wejść na matę, tak? No, może. Zobaczymy. To znaczy tak, z rzeczy, które mi się nie podoba, to nie podoba mi się trochę, że mimo wszystko w tych dokumentach jest sporo błędów i widać, że redakcji trochę mało było i jest, pewne rzeczy są nienapisane jasno, tak? Na przykład ja sam zgodzę. Jak szukałem w tym dokumencie, to potrzebowałem jakiegoś czasu, zanim znalazłem
jak się buduje rozpiski, ile ten limit 20 punktów i jak to się je, tak? Bo potrzebowałem chwilę, żeby znaleźć w tym dokumencie. Już miałem nawet do Aftara pisał, Aftar, fajnie, że mi przysłałeś rozpiski, ale ja nie potrafię ten, zasady, ja nie potrafię żadnej rozpiski zbudować. I tyle, tak? To jest jedna rzecz. Druga rzecz, to, że przy tych misjach nie było jasno napisane, że połówki są tylko w scenariuszu drugim, co spowodowało, że połowę gier grałem źle. Drugą połowę już lepiej, odkąd i tu uchylę czoła, że chciało im się wejść na jakiegoś streama Polski, gdzie jest 50 osób i powiedzieć, że doprecyzować, że chodziło im tylko w scenariuszu drugim. Jest tam jeszcze kilka rzeczy niejasno napisanych w kilku miejscach. To jest coś, co nie powinno mieć miejsca, szczególnie, że te zasady były obgrane, kompleksowo testowane i tak dalej, i tak dalej, tak? Chociaż z drugiej strony rozumiem, dlaczego to się mogło zdarzyć, dlatego, że niektórzy ludzie tak mają, że się skupiają w tym momencie na tak zwanym mięsie tego wszystkiego i takie rzeczy zostawia się na ostatnią chwilę albo jest gdzieś robione pomiędzy, bo twoja głowa jest cały czas, czy może tak, czy może gdzie indziej i tak dalej, tak? Więc tutaj powinni trochę większą nacisk dać na element redakcyjny tego wszystkiego. Dobrze, to co nam zostało? No to teraz jeszcze małe ogłoszonko. To Peter, to gdzie to jest? Coś tu się popsuło, poczekajcie chwilę. No, nie jest to jakaś wielka nowość, bo było o tym pisane, było o tym mówione i generalnie mam nadzieję, że przynajmniej parę osób na to czeka. Robimy ligę Beskar Heads Danger Zone. Danger Zone chyba wiadomo, dlaczego będzie się nazywać. Gramy w X-Winga, co my tutaj nazywamy 2.7. Widać, że się w Polsce to powoli przyjmuje. Chcielibyśmy zagrać 4 lub 5 rund. Zobaczymy od frekwencji, tak? Bo nie ma sensu, jak się zgłosi 16 osób, żebyśmy tutaj robili 5 rund. Zobaczymy. Będą do tego top 4. Żeby to poszło sprawnie i top 4 będziemy chcieli, żeby każdy z top 4 był na streamie zagrany. Każdy mecz, tak? Więc tu trzeba o tym pamiętać, że będzie oczywiście jakiś pewnie flexi z naszej strony odnośnie terminu, ale fajnie by było, żebyśmy to mogli przestreamować, żeby to było też ciekawe dla ludzi. Będą wszystkie scenariusze w użyciu, to wam od razu mogę powiedzieć. Ja planuję to zrobić w ten sposób, jeżeli nie wyjdzie jakieś zasady turniejowe, nie wyjdą do tego czasu, tak? To zrobimy to, że ja ustalę z góry, które będą scenariusze w której rundzie i to już przy zapisach będziecie wiedzieli. Tak? Że nie wiem, prawdopodobnie zrobimy najprościej. Pierwsza runda, pierwszy scenariusz, druga runda, drugi, trzeci, czwarty i tyle. Trzeba zrobić rozpiskę pod wszystkie. No i topy będą grane, też będą powiedziane, które będą scenariusze grane, jeszcze będziemy nad tym debatować, tam przede wszystkim. Będzie wpisowe, ogłosimy go, to ma przede wszystkim pokryć koszty wysyłki swagu do was, tak, nagród. Ideą jest, żeby każdy z was wyszedł z nagrodą, warunek będzie jeden, nie dropnąć. Trzeba zagrać wszystkie rundy, które są i nie zdropować. To jest taki jeden warunek, żeby coś dostać. Co chcemy, żeby mamy pewną pulę. Widzieliście, wrzucałem już zdjęcie paczki, którą dostaliśmy z Rebela, za co dziękujemy Aftarowi. Będziemy powolutku uchylać rąbka tajemnicy, co tam jest. Wrzuciłem kiedyś fotkę tego, co ja dorzuciłem od siebie prywatnie do puli. I debatujemy nad tematem. Tylko to też kwestia zbilansowania kosztów, sprawdzenia, żeby każdy, kto weźmie udział, dostał customową miarkę 1,5 i znaczniki do nowych misji Beska, logo Beskar Heads. Ale to podniesie troszeczkę wpisowe, no bo nie chcemy na tym zarobić, po prostu chcemy, żebyście się dobrze bawili. I co? I reszta będzie sukcesywnie ogłaszana dalej.